Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy dodawać regulator dwójkę. Tutaj widzicie, mamy dwójeczkę starą, bo tutaj mamy wrzuconą ósemeczkę, która zastąpiła w czasie naprawy dwójeczkę. No i będziemy się łączyć tutaj do skrzynki. Już tu sobie opisałem przewody jako przewody eksperymentalne 3. I z tego, co już robiłem pierwsze pomiary, to mam polaryzację na odwrót, czyli na czarnym jest plus, na czerwonym jest minus. Warto na to zwracać uwagę, bo można sobie narobić dużo, dużo problemów. A z racji, że podobne sytuacje miałem na przykład na tym eksperymentalnej dwójce, więc tak samo możecie zobaczyć, że wejście tutaj jest na czarnym, a wyjście jest na czerwonym. Ale to taka informacja, co się u mnie dzieje, i proszę tego nie traktować jako instruktaż, bo instalacje fotowoltaiczne i akumulatory są niebezpieczne i mogą wam zrobić krzywdę albo pozbawić was dobytku, jak są źle traktowane. Więc jaki jest plan na dziś? Mam porobione kabelki już, bo ostatnio jak testowaliśmy ten układ jako system Lego, spróbuję podlinkować materiał, żeby był w prawym górnym rogu ekranu. To tak, tutaj mamy wtyczkę, by obsłużyć wyjście, czyli moje wejście, czyli ten kabelek będzie podłączony do tych dwóch płyt za pomocą tych oczek i będziemy próbowali, jak to ten regulator po naprawie będzie się spisywał na dłuższą metę, bo niestety dni się robią coraz krótsze i każdy watt z PV jest dla nas potrzebny. A tutaj mam przewód, który jest zakuty 4 mm², zakówki jedna i druga strona, i będziemy się podłączać bezpośrednio pod bezpiecznik, który jest do fotowoltaiki. Więc zaczniemy sobie od strony DC. Czyli podłączymy sobie plus, minus, wyciągnę sobie kabelek tutaj, przygotuję, wepnę sobie go tutaj do skrzynki bezpiecznikowej i sobie gdzieś tutaj te skrzynki ułożymy, żeby sobie mogły pracować swobodnie. Tutaj robię, jak widać, porządki od strony akumulatorowni, czyli tutaj po drugiej stronie, tutaj gdzie są przeloty. Troszkę się tam dzieje, za jakiś czas pokażę, co się tam dzieje. Może są osoby, które są ciekawe, bo obiecywałem tutaj ogarnięcie tych kabli. Pomału nad tym działam, 3 razy zmieniłem decyzję, jak to zrobić. I jest tak kilka decyzji, które kiedyś tam przedstawię, i pomysły. Więc lecimy z tematem, bierzemy się za przygotowanie płyt do podłączenia. Z racji, że płyty są miedziane, to łatwo je kawałkiem papieru ściernego wyczyścić. I na przykład tutaj jest zajebiste miejsce i sobie tak to też zrobię. Ja to zawsze biorę i po prostu zdrapuję to, co tutaj jest. I nawet jak demontowałem przewody, które były montowane powiedzmy te 5, 7 czy nawet do 10 lat temu, to tutaj ta powierzchnia dalej była świecąca, czyli nie zoksydowała, czyli dobrze dolegało. Troszeczkę to widać tutaj na górze, ale to będzie w następnym ujęciu widać, że dalej się świeci. A mimo że kable są już odkręcone dość długo, jeszcze nie zoksydowało, nie zdążyło, ale przygotujemy sobie jedną powierzchnię i zaraz sobie przygotujemy drugą powierzchnię. Nie może być syf w środku, bo jednak to jest płyta miedziana. Jak tutaj będzie jakieś ścierniwo w środku, to
to w trakcie wkręcania śrubki, zwykła busowa śrubka, i jak będziemy to wkręcać i będzie ścierniwo, to może się stać, że zatrze się nam gwint. No i powiem Wam szczerze, gwintowanie w miedzi to nie jest jedna z najbardziej przyjemnych rzeczy, z którymi miałem dość doświadczenie, więc starajmy się o to, by gwint nie był brudny i żeby śrubki nie miały również żadnego syfu na sobie. Więc to wszystko będziemy przygotowywać i później przejdziemy do góry. I lecimy z tematem. Mamy sobie śrubkę. Co prawda powinna być troszeczkę twardsza ta szczota, ale wystarczy, żeby się pozbyć syfu z gwintu. Od razu też troszeczkę ściągniemy oksydę. Chcemy, żeby to ładnie przewodziło. I to w dodatku latami, choć cel jest eksperymentalny, ale z mojego doświadczenia wiem, że jak jest robiony test, to jest robiony wielomiesięczny, więc możliwe, że ten test się przedłuży na jakiś czas i wtedy dopiero będziemy wracać, jak to się mówi, do pierwotnych punktów po czasie. I co? Spróbuję to jakoś pokazać. Widać, że jest syf. Tutaj na przykład widać, że jest czysto. Troszeczkę sobie to wypchamy szczotą. Tutaj są właśnie takie drobniejsze te włoski i wygląda to dość dobrze. I warto teraz jeszcze sobie zrobić przed montażem takie coś, że bierzemy śrubkę i w paluszkach spróbujemy ją wkręcić, czy na pewno wszystko jest ok. Bo później jak kręcimy i coś nie jest ok, mamy jeszcze kabel podłączony, na drugim końcu coś nam zacznie iskrzyć albo coś, no to możemy sobie narobić, a tak sobie zrobimy próbę i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Czuję, że idzie dość oporowo. Do imbusa szóstki przychodzi, do M6 imbusa przychodzi piątka. Niestety w tym zestawie piątka jest tutaj. Do M6 przychodzi 5. I sobie pokręcimy. Kulką idzie dość gładko. Możliwe, że ten syf musimy wycisnąć, co tam jest. I teraz idzie to, jak to się mówi, jedną rączką spoczko. I tak to możemy sobie przygotować. I teraz powtarzamy sytuację z góry. I od razu zrobię zdjęcia, jak wyglądają te styki. I prawdopodobnie się pod nie podepnę. A więc lecimy z montażem. Końcówki też mam przygotowane. To jeszcze sobie wyczyściłem w trakcie lutowania. Więc wrzucę zdjęcie, jak to wyglądało. I ja mam taką tradycję, że zaczynam od gorszego kabla. Czyli wiadomo, tutaj stoję sobie na drabince, bo niestety nie jestem w pełni zasięgu, jak to się mówi. Jakbym to robił z ziemi. A wolę na bezpiecznie to robić, choć każda praca na wysokości nawet na pół metra już jest potencjalnie niebezpieczna, więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia albo od tego, jak wysoko jesteś na drabinie. I w tym wypadku ja sobie tutaj to już skręcę na gotowo z wyczuciem, bo jednak kręcimy w miedzi. I złota zasada, trzymasz końcówkę klucza, jak kręcisz, że jak ci gdzieś uderzy, to nie zrobisz zwary, bo na przykład tutaj mamy potencjał dodatni, tu mamy ujemny i nas tylko izoluje grubość ręki. Więc niestety to jest wszystko do poprawy. Będzie to poprawiane z czasem, no ale trzeba najpierw ogarnąć inne tematy, żeby można było zrobić kolejne. Taką mam teraz strategię.
Jedno ma skończyć, drugie zacząć, dlatego tutaj za dużo się nie dzieje. Próbuję pokończyć inne tematy. Dobra. Teraz mamy końcówkę. Tą dajemy sobie podkładkę. Powinna być jeszcze sprężyna, ale teoretycznie to ma być tylko krótki test. Prawdopodobnie w praktyce wyjdzie, że to będzie taki test typu pół roku, rok albo i więcej. Ale stawiamy, że to będzie krótki test. Bierzemy sobie musa i skręcamy. W tym momencie nasz kabelek obydwa końce ma zasilone. Jest to dobrze i źle, ponieważ wtyczka XT60 kończy się tak zwanymi bolcami, przez co teoretycznie jakbym coś tutaj wsadził, to by to zostało utlenione. Tak to delikatnie ujmę. Trzeba uważać, żeby nic nie dotknąć. Tutaj się muszę przebić przez kable, bo tutaj sobie zrobiłem tak, że jeżeli przetwornica wstanie, dlatego to jest tutaj bezpośrednio do skrzynki rozdzielczej, jak przetwornica wstaje, to uruchamia dodatkowy router i od razu uruchamia wentylację. Mimo wszystko, co się by działo, więc na razie tak. Pochłaniacz wilgoci zaraz stąd weźmiemy. Przydatna rzecz. Na razie ani klima, ani osuszacz nie idzie, więc musimy się jakoś tutaj ratować, żeby ta wilgotność tutaj jakoś się utrzymała, bo jednak to jest pomieszczenie techniczne. I dobra, rozkładamy sobie tutaj nasz system Lego. I tak. To sobie położymy tu. Kabelek się schował. Widzę, że troszeczkę myślałem, że będzie więcej miejsca, ale troszkę tutaj się pocygani, jak to się mówi, i będzie git. Na ten moment jest tak w miarę spoko. Dojście do grzejnika jest. Mam nadzieję, że ten sezon już nie będę musiał grzać elektrycznie. No i co? Lecimy z przyłączeniem się tutaj i zrobieniem pierwszych pomiarów. Więc lecimy zaraz dalej.